Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tutaj. W dzisiejszym odcinku wystąpi Geralt. What? What the fuck? Cześć. Jak samo poczucie? Źle. Okej, okay. No to przechodzimy do pytań. No to teraz widzowie pytania do Geralta. No to pierwsze, twój ulubiony klub? Real Madrid, zo. Okej, okay. Twój ulubiony piłkarz? Vinicius Junior. Okej, okay. Czym się twój tata zajmuje na co dzień? Pracuję. Okej, okay. A mama, że wolny piątek o 18? Nie. Okej. Okay. Przechodzimy do konkurencji. Przechodzimy do pierwszej konkurencji, którą są rzuty wolne. Zawodnik będzie je wykonywał najpierw z lewego rogu, później ze środka, później z prawego rogu, później z połowy, a później z dowolnej pozycji na samej tej samej wysokości, z której strony sobie wyderzy. Ready? Steady go? Tak? Fire run? Okej. Okay. Pierwsza próba zawodnika. Ej, to jest nie fair. Mamy pierwszą bramkę. O, ty się opaliłem wczoraj ogólnie, no. Spaliłem się. Dobra, gramy, gramy, gramy. Tego zawodnika. I masz strzelać to, tak? Prosto go. Dostałem. Dobra. Że tak? No, coś takiego. Dobra, dobra. Okej, okay, Kaza, tam się z tobą dzieje. Skąd to zmartwienie? Tak, coraz to się zaplałem. Od 15 sekund już czekamy. Pierwsza interwencja bramkarza, niesamowite. Aj, ale to wiecie, przymknęty. Oj, chuj. Dwa punkty na koncie tego zawodnika po pierwszej konkurencji. Zobaczmy, jak mu pójdzie po drugiej konkurencji, którą są tutacze. O kurde. Tutaj zawodnicy się dogadują. My mamy pierwszą próbę. Zawodnik przyjął piłkę. Nie opanował. Strzelił. Czy druga próba pójdzie mu lepiej? Przyjął piłkę. Pa trochę lepsza dla niego. Strzela, nie trafia, bramkarz broni. Strzał w sam środek, widzowie. Trzecia próba. Teraz chujowa piłeczka, ale może coś z tego ugotuje zawodnika IKS. Nie ugotował. Znaczy ugotował dobry strzał całkiem, ale bramkarz niestety okazał się lepszy przy tej próbie. Czwarta próba, przedostatnia. Zawodnik przyjął piłkę, strzela. Pewny strzał, lekki. Bramkarz. Ciągnie mnie dupa po tym strzale. I piąta próba, ostatnia. Niewygodna może troszeczkę piłka, ale strzał. Słupek. I kończymy tym samym drugą konkurencję. Jak się czujesz, mając po dwóch konkurencjach 3 punkty? Źle. Nie zmieniło się moje samopoczucie od początku tego nagrywania, a wręcz pogorszyło się. Zapytacie czemu? W sumie to nie wiem. Przechodzimy do trzeciej kurwa. Zawodnik IKS będzie musiał stanąć przed wyzwaniem, pokonać tego oto bramkarza. Zawodnik biegnie z piłką. Zobaczymy, co zrobi. Oj, tutaj proste. Proste po prostu. Gotowy, biegnie z piłką. Zobaczymy, co teraz wymyśli. Oj, teraz jeszcze ma szansę, jeszcze ma szansę. Póki piłka nie wyjdzie z pola karnego. Gramy jeszcze, gramy! Kurwa! Póki piłka z pola karnego i mamy punkt. Trzecia próba. Zawodnik biegnie. Bramka z wybitym palcem. Nie, no kurwa. Mamy czwartą próbę. Zawodnik biegnie z piłką. Zobaczymy, czy prosto to skończy, czy nie. Tutaj widzimy kiwki, kiwki. Skończył. Trzeci punkt. Piąta próba od razu z rozbiegu. Zawodnik biegnie, biegnie. Gdzie poszedł bramkarz? Mamy 4 punkty na końcu tego zawodnika po trzeciej konkurencji, czyli łącznie 7. No, się zmęczyłem już. Dobra, wrócimy w czwartą konkurencją, którą są rzuty karne. 3 rzuty karne oczywiście, po prostu normalne, jak zawodnik chce, dowolne. Czwarty rzut karny będzie odbywał się gorszą nogą, czyli w jego przypadku prawą. A ostatni rzut karny musi być jakiś fikuśny, wymyślny. Kto wie, co wymyśli nad zawodnik. Zaczynamy. Pierwsza próba udana. Zawodnik podbiegiem, tym razem poprzeczka. Ja słyszeliście, zabijam go ci tam. Trzecia próba. Zawodnik gotowy? Tak. Bramka gotowy? Nie. Zasłaniasz pole bramkowe. I trzecia próba bardzo siłowa wykończona. Dobra. Teraz... Bo ja nie. Mamy to! I teraz ten kikuśny. Tak. Krew, pana gorzy. Zaliczamy. Zaliczamy? Tak. Widzowie, znowu przejąłem ster nad kamerą. Mamy piątą konkurencję wrzutki. Pierwsza próba, którą... No niestety nie wykończona. Druga próba tego zawodnika wykończona. Gol. Mamy jeden punkt na tym na koncie. Trzecia próba zakończona punktem. Mamy czwartą próbę przed nami. Piłka taka delikatna, fajna. I
Bramkarz jest zadowolony ze swojego ustawienia. Piąta próba wykończona golem. No i mamy 4 punkty na końcu tego zawodnika po piątej konkurencji. Czyli łącznie ile masz? Nie wiem. Ja też nie wiem. Łącznie miał on 12 punktów. Niestety nie nagraliśmy zakończenia, ale widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!